Jak szybko schudnąć? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób, które pragną w jak najkrótszym czasie stracić zbędne kilogramy. W sieci można znaleźć wiele cudownych diet, wśród których jest m.in. dieta owocowa. Dietetycy zdecydowanie odradzają to rozwiązanie. Jak szybko schudnąć? Wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby w krótkim czasie pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Niektórzy chcą zmieścić się w wymarzonej kreacji, a inni marzą o tym, aby dobrze wyglądać na plaży. Powodów jest wiele, a cel 1, jak najszybciej schudnąć. W internecie można znaleźć wiele diet, które dają nadzieję na spektakularne efekty w szybkim tempie. Jedną z nich jest dieta owocowa. Według tego programu żywieniowego w jadłospisie powinny znajdować się przede wszystkim owoce. Jednak dietetycy ostrzegają, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Może ono mieć opłakane skutki oraz przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Jak szybko schudnąć? Czy dieta owocowa to dobre rozwiązanie? Czy można schudnąć jedząc wyłącznie owoce? Dietetycy są jednomyślni. Owoce mają bardzo wiele zalet. Zawierają dużo witamin i są bogate w błonnik, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego. Ponadto są źródłem witamin i niezwykle cennych dla organizmu elementów takich jak wapń, potas, żelazo, cynk i fosfor. Z tego powodu powinny na stałe zagościć w każdym jadłospisie. Jednak dieta złożona z samych owoców może być bardzo szkodliwa dla ludzkiego organizmu. Ludzie koncentrują się na tym, jak szybko schudnąć, ale zupełnie zapominają o innych, niezwykle istotnych aspektach zdrowego odżywiania. Główną rolą diety, nawet tej redukcyjnej, jest dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości wszystkich składników odżywczych. Jedzenie wyłącznie owoców to błąd. Dietetycy ostrzegają. Jedzenie samych owoców może bardzo negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizmu. Mimo, że są one bardzo zdrowe, zawierają dużo cukrów. Wysoka zawartość glukozy i fruktozy oraz wysoki indeks glikemiczny sprawiają, że owoce, mimo swoich oczywistych zalet, mogą powodować nie tylko wzrost wagi i przyrost tkanki tłuszczowej, ale również wysoki poziom cukru we krwi. Najważniejszy jest więc umiar. Dietetycy zalecają spożywanie od 2 do 4 porcji owoców dziennie, a osoby, które się odchudzają, powinny zredukować tę ilość do od 1 do 2 porcji w ciągu dnia. Zdrowa i zbilansowana dieta oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych to klucz do sukcesu w procesie odchudzania. Czasami od pytania, jak szybko schudnąć, ważniejszy jest bilans realnych korzyści i strat dla organizmu.